Cześć kochani, z tej strony Marta Lange. Dzisiaj opowiem Wam o sodzie oczyszczonej. Na pewno macie ją w domu. Na pewno zdarzyło Wam się jej użyć czasem do ciasta, może czasem do wyczyszczenia czegoś w łazience czy w kuchni. A dzisiaj opowiem Wam, do czego jeszcze możecie jej użyć, bo tych zastosowań ma naprawdę bardzo dużo. Jest całkowicie bezpieczna, neutralna dla środowiska. Skąd w ogóle się wzięła soda oczyszczona? Wodorowęglan sodu jest składnikiem wód słodkich, wód morskich, a nawet wód gruntowych i jest osadem z tych wód w naturalnej swojej postaci. Jest nawet minerałem, który się nazywa kopalina. We Francji w XVII wieku znana była jako sól Vichy i pozyskiwali ją z chłodzenia gorących alkalicznych źródeł. Dopiero w XIX wieku dwaj piekarze z Nowego Jorku wpadli na pomysł stworzenia sody przemysłowej i mamy od tej pory znaną nam wszystkim sodę spożywczą. Jeżeli chcemy używać właściwości zdrowotnych sody, rekomenduję kupienie jej w sklepie zielarskim i sprawdzenie, czy soda, której używacie, nie ma antyzbrylaczy. Główne działanie sody jest takie, że przesuwa odczyn od kwasowego do zasadowego, co skutkuje zwiększeniem tlenu we wnętrzu komórek. Sód potrzebny jest do prawidłowego ciśnienia krwi. Sód niszczy też toksyny, na przykład po silnych terapiach lekami. Polecana jest osobom po chemioterapii. Możemy ją stosować na żołądek. Rano oczyszcza z kwasu i śluzu. 2 godziny po posiłku usuwa nadmiar kwasu. Stosujemy ją w ten sposób. 0,5 łyżeczki sody na 0,5 szklanki wody. Ja dodaję do tego 0,5 cytryny lub kupuję taką cytrynę bio w butelce szklanej. Pijemy to przez 2 tygodnie. Nie przedłużamy tego picia sody. A jak sprawdzić, w jakim stanie zakwaszenia jest nasz żołądek? Do tego również posłuży Wam soda. Jest taki test z sody oczyszczonej. Polega on na tym, że soda wchodzi w reakcję z kwasem solnym i wydziela się dwutlenek węgla. Wtedy dochodzi do beknięcia. Bierzemy stoper i świeżą sodę oczyszczoną, to ważne, żeby była świeża, bo zwietrzała nie będzie miała takiego działania. 1 łyżeczkę na 3/4 szklanki wody i liczymy czas. Jeżeli jest nadkwasota, beknięcie będzie podczas picia lub do 40 sekund. Prawidłowe zakwaszenie jest pomiędzy 40 sekund a 90, a niedokwasota nie ma beknięcia lub jest po 3 minutach. Po 5 minutach nie ma już sensu dalej liczyć. Jeżeli chcecie zakwasić swój żołądek, możecie zrobić sobie mieszankę ajurwedyjską. 1 cytryna, 1 łyżeczka imbiru, 0,5 łyżeczki soli himalajskiej, miksujemy. Możemy to dodawać do jakiegoś napoju 15 minut przed posiłkiem. I później już do posiłku nic nie pijemy. Możemy też spróbować z łyżeczką octu na 1/3 szklanki wody, tylko musimy pamiętać, że musi to być ocet jabłkowy i ekologiczny. To jest również świetny sposób na zgagę. Zarówno ocet, jak i soda są niezłe na zgagę. Jakie jeszcze właściwości sody oczyszczonej mogą nam się przydać w uzyskaniu lepszych efektów, na przykład w sporcie? Podobno wpływa na lepszą zdolność do wysiłku fizycznego, właśnie zawartość sodu w organizmie. A co jest potwierdzone badaniami, soda oczyszczona pomoże nam na to, żeby uniknąć zakwasów. Leczy stany zapalne gardła. Wtedy rozpuszczamy łyżkę sody w szklance ciepłej wody. Możemy to wykorzystać jako krople do nosa, podgrzać i stosować do inhalacji. W ten sposób również są leczeni pacjenci na mukowiscydozę. Soda działa świetnie na afty, na pryszcze. Robimy wtedy taką gęstą papkę z sody, dosłownie kropelkę, dwie wody i mieszamy na bardzo gęstą papkę. Nakładamy na przykład na taką zmianę na skórze i zostawiamy to na noc. U dzieci na pieluszkowe zapalenie skóry. Ciepła woda, soda oczyszczona, nakładamy na pieluszkę bawełnianą i przykładamy. A jeśli już idziemy do takich zabiegów bardziej pielęgnacyjnych, możemy nią również świetnie zastąpić antyperspirant. I to kilka razy zdarzyło mi się zapomnieć na przykład na jakimś wyjeździe antyperspirantu, ale sodę zawsze mam w samochodzie. Większość dezodorantów działa na zasadzie maskowania zapachów, a ona po prostu je w naturalny sposób neutralizuje. I ją się nakłada po prostu jak talk.
Można ją również dodać do szamponu, wtedy dużo lepiej oczyści włosy. W ciepłej wodzie zmieszana soda wyczyści nam wszystkie akcesoria. Wyczyścimy nią szczotki, pędzle, wszystko bezpiecznie, bez chemii. I to jest też ważne na przykład do czyszczenia zabawek dziecięcych. Dzieci biorą później te zabawki do buzi, nie chcemy, żeby na tym była chemia, a spokojnie w ciepłej wodzie z sodą oczyszczoną możemy je wyczyścić. Również butelki od mleka. Soda nie rysuje plastiku. W ogóle to jest świetne, bo ona z jednej strony ma właściwości ścierające, z drugiej strony jest na tyle łagodna, że nie rysuje powierzchni. Jednocześnie zmiękcza wodę. Zmywamy nią wszelkie miejsca, gdzie są osady po wodzie, kamień, czyli zlewozmywaki, armaturę, wannę. Soda się świetnie łączy z octem. Możemy zrobić tą pastę z wodą, albo możemy też sodę połączyć z wodą utlenioną, o czym nagrałam poprzedni materiał. Podobno również soda jest niezła w połączeniu z olejem kokosowym jako pasta do zębów, ale dentyści uważają, że za bardzo ściera szkliwo. Więc myślę, że bardziej sam olej kokosowy bym polecała niż sodę akurat w tym przypadku. Moja mama bardzo lubi stosować sodę oczyszczoną do sprzątania fug. Wtedy też właśnie robi tą pastę z sody i z wody i na starą szczoteczkę nakłada i czyści fugi. Świetnie czyści zestawy srebrne, pochłania zapachy w lodówce, usuwa tłuste plamy, usuwa żółte plamy z białych ubrań. Możemy dodać szczyptę do bitej śmietany, wtedy szybciej nam się ubije, do puree, na koniec do rozgniatania będzie bardziej puszyste. Również omlet będzie bardziej puszysty, wtedy dodajemy pół łyżeczki na 3 jajka. Możemy sprawić, że zbyt kwaśny przecier pomidorowy będzie znowu smaczny, dodając szczyptę sody. No i najważniejsze, myjemy nią owoce i warzywa. Kochani, róbcie to koniecznie, tam jest dużo pestycydów i rzeczywiście dużo wtedy sypię tej sody oczyszczonej na wodę. Ona jest tak tania, że naprawdę nie trzeba jej sobie żałować. Właściwości sody również możecie wykorzystać w ogrodzie. I co ciekawe, to jest naturalny środek przeciwgrzybiczny, zupełnie bezpieczny dla roślin, zupełnie bezpieczny dla gleby. Za to bardzo nie lubią go mszyce, nie lubią go ślimaki, odstrasza króliki. Jest naturalnym pestycydem i zwłaszcza jeżeli macie, nie wiem, pomidorki, warzywa, to chyba nie chcecie jednak tam dodawać chemii do tego. Przepis jest taki, łyżka sody na 1/3 szklanki oleju spożywczego i 1 szklankę wody. A więc kochani, dziękuję Wam za uwagę i to by było na tyle. Dajcie łapkę w górę, napiszcie byle jaki komentarz, żeby algorytm YouTube'a puścił mnie dalej. Do usłyszenia, pa!